Witam wszystkich na kanale Notowania Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu Zwolenia przy ulicy Targowej 50. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Tu mamy takie strasery, proszę bardzo, 4 sztuczki. Takie już piżaczki, huczaczki. Powiedz te straserki. Po 15 zł, strasery też są po 50 zł, ceny są różne, gołębi tej rasy, a tu po 15 zł kolega, proszę zobaczyć, odkarmione fajne straserki, a tak te jaśniaczki, tutaj te tutaj paciarki, to resztę pudyszku. I zapraszamy do Zwolenia w pierwszym, trzecim niedzielę miesiąca i apel do hodowców, sprawdzamy radar pogodowy, bo dzisiaj od 6 dnia nie pada, w tej chwili lało cały czas, dojechałem, nie pada i całą niedzielę ma być ładna w Radomiu i okolicach. Tu mam takie dresze młode, zapraszamy do Zwolenia. Po ile te dresze są? Po 50 zł sztuka. A nyweczki? Nyweczki po 50 też. Też po 50. Mamy, są krymeczki na krótkich dziobach. I jak cenowe te krymeczki? 150 i 100. A, czyli jeden 150, drugi stówka? Tak. O, proszę bardzo, jak się prezentuje. Ładne kosmy, ładne łapcie. Dobra, wszystko widać. Jeden 150, drugi chyba ten kosztuje 150, tak? A drugi stówkę? Takie krymeczki mamy dzisiaj w Zwoleniu i deresze i nyweczki. Mamy motyle warszawskie, one kosztują troszeczkę, nie? 150 zł za sztukę? Za sztukę 150. A to są te czarne, są samczyki czy samiczki? To jest samiec, a to jest samica. Samica. To czy jest para, jest para, tak? I ten czerwony samczyk? Tak. A orzełek tutaj, co kosztuje ten orzełek? 50 zł. A Rysio? 340. Mamy tu widymko, parkę parzystą, te czarne. Samic i samiczka, kosztują one jeszcze raz? 140. 140 zł, a ten czerwony jest postawny, tak widzę, fajna mam sylwetkę. Ten czerwony samczyk? Samczyk 120. 120 zł, motylki warszawskie, zapraszamy do Zwolenia. Pogoda jest naprawdę bardzo dobra. Dobra, dobra. Tu mamy takie koroniate winerki, to są inaczej sroczki. Winerki w Budapeszcie, ale nie ma właściciela, nie wiem po ile co kosztuje. Parzyste te milki? Parzyste. Parka milku, co one kosztują? 140. A tutaj jest perukarz? Samczyk, co on kosztuje? Dube. Parka parzysta milków, apel do hodowcy, piszemy w komentarzach, który micie, by też potrzeba takie milki. Parka parzysta, lężna, tak? I one kosztują? 140. 140 zł, to jest cena taka wyjściowa, czy to jest ostateczna? Prawie ostateczna. Prawie ostateczna. Momencik jeszcze, ładnie się teraz ustawiły. 140 zł, zapraszamy do Zwolenia. Tu mamy parkę mnichów parzystą, 120 zł. I pawika mamy, ale pawik nie wiem, już odszedł kolega. Tu mam takie pocztowe, wiem, że ten to jest Mulemans. Ten nie wiem, czy to jest. Tu mamy. Ale nie ma kolegi, nie wiem po ile co kosztuje. Mamy takie mulemansy, ale nie wiem ile kosztuje, nie wiem co to za rasa jest tego tutaj. To są chyba niemieckie wystawowe, ale nie ma właściciela. Po ile te białe pocztowe? Po 30. Po 30, to są jakaś parka jest tutaj? To jest chodzi. Jest sami, który to samiec jest, Bogdan? Jest parka parzysta. Jest, będzie, bo to jest tu dwie samice i samiec. Dwie samice i samiec. A ten tutaj? Ten to jest Niemiec, to są Niemiec. Po nim tak, te młode. Niemiec. I taki Niemieczyk, to jest samczyk czy samica? Samiec. Co on kosztuje? Ale to nie, on to jest tak. To jest tylko na pokazanie, tak, tak. Jest Niemiec właśnie, ojciec tych młodych. Samczyk, pochodzenie niemieckie, obrączka niemiecka. Z papierami, z dokumentacją. Zapraszamy do kolegi do Zwolenia. I tu są samczyk jest i dwie samiczki. Po 30 zł za sztukę. Po tym samczyku. Kiki, samce. Mulemansiki, samczyki po ile? Po 4 dychy, po 3 dychy. A tam widzę też jest ten cały ten straser, nie? Straser. No. I po ile tutaj jest? Strasek młody, 40 zł. A te tutaj, te to są. Te pocztowe? Pocztowe 30 zł. 30 zł.
Ten to Rysio taki, wyszedł mieszanka taka. Mieszanka to. A ten Mulemans jeszcze raz nie, nie wiem, czy pytam. 40 zł Mulemans. Samczyki czy samiczki? Samczyki. Zapraszamy do zwolenia do kolegi tutaj. Mamy staropolskie. I jakie cenowe te staropolskie? 4 dyszki. 4 dyszki. Lepiej widać. Takie staropolskie to kolega ma. Piszemy w komentarze, w której minucie. Wysypki już działają. Tak działają, a znaczy poniedziałku. I pójdę te staropolskie jeszcze raz. 4 dyszki. 4 dyszki ceny wyścigowe. A Mulemans to co ten Mulemansik jest? Samiec. Kosztuje? Mam takie dresze, zapraszam do kolegi do zwolenia tutaj. Po ile te dresze mamy? 50 zł sztuka. 50 zł sztuka. Wiedeńskie mamy po stówce, białe i żółte, tak samo też stówkę, tak? Ceny podlegają negocjacji, z tymi nie podlegają, tak? Tu mamy dreszki, po ile te są? Tak samo. Po 50 zł, 100 sztuk dresze. To krakosik, fajny ten krakosik czerwony. Ten krakosik ile? I dreszki, zapraszamy tu do kolegi, proszę bardzo. Po 50 zł, duży wybór dresze. Dobra, jak cenowe pójdzie tutaj mamy? To są mieszańce po 3. Po 3 zł, tylko tutaj można na obcego tutaj nakupić po 3 zł, zwolnie też. Mamy pocztowe, jak cenowe takie pocztowe? Dzień dobry. Nie, ja nie właściciel. Aha, to nie ma właściciela tych pocztowych i nie znamy ceny. Jaka potrzeba tych takich o? No to są. Są. Muszę powiedzieć, bo kazał mi kupić, ja to nie kupuję nikomu. I pójdę tutaj te hamburgi na białych ogonach tutaj, po ile masz? Po 15 zł. Po 15 zł, wyszwanczy też 15? Tak. Wszystko po 15 zł. A tutaj te potrzeby po ile? Po dyszku. Jaśniaczki po dyszku. To czeka panie, konie mnie. Nie, pan się nie martwi. Tu taki spancerek. To jest spancerek, czy to jest? Spancerek. Spancerek, koroniaty. 15 zł. Tylko niecałe 15 zł. Na białym ogonie, proszę bardzo. Kolega jest zainteresowany, kupować. Takie mamy tutaj właśnie spancerki na białym ogonie. Takie pocztowe mamy. Tu mamy taki pawik, co on pawik? Samczyk, samiczka jest? Samczyk, co on kosztuje? 50 się ceny. 50 się ceny wyjściowe, tu mamy tak samo takie młodziaczki te. Tak, i pójdę tego, tegoroczne też. Po 50 zł ceny wyjściowe, zapraszamy do zwolnienia. Takie widzimy, kiedy czarne jak cenowe tutaj kosztują te? Nie ma właściciela tutaj o tych gołębi, tak? Nie ma, poszedł. Poszedł, takie jaśniaczki mamy dzisiaj. Także niektórych tutaj pogoda wystraszyła, lało jak dojeżdżałem, a teraz przestało padać, apel do hodowców. Sprawdzamy radar pogodowy. Wczoraj w radarze pogodowym danej miejscowości pisało, że nie ma od 6 w ogóle cały dzień deszczu i mam nadzieję, że nie będzie. W Budapeszcie tu są. Takie gołębie mamy. Ale mówię, no nie ma właściciela w Budapeszcie. I jak cenowo to Budapeszcie? A to różnie, do 10 zł. Do 10 zł wszystko mamy, zapraszamy do zwolnienia. Też można nakupić na obcego. Dużo gołębi w granicach 5 zł do 10 zł potargować. Można coś kupić. Ale tu mamy wyszwanczyki siwe, to one kosztują troszeczkę, nie? Nie, no różnie też do 10. Wszystko tak, 10 zł. Wyszwanczyki siwe jeszcze wybierać. No to po kij, jaśniaczki. Po kij wszystko. A ten bocian masłowy, co to jest? Bocian masłowy widzę, samczyk. Bocian, to jest, rzadko spotykam te bociany masłowe. I co to on kosztuje ten samczyk? Wiedyszki, samczyk. Wiedyszki, koroniate, po ile te perbowe? No, tak po 15, 20. 15 zł do 20 zł i ciemny widzę łapciaty groszek fajny. Samiczka to jest. I kosztuje? Samca mi jasną dla pomóc. Fajna taka jest, naprawdę miła, taka obserwuję tylko jak ja tutaj nagrywam. Tylko, że gładka. No, gładka, właśnie lepiej, że gładka. Ja to wolę gładkie. No. To są te siwe, to są mam niemieckie wystawowe. A te to są inaczej takie żydki, tak mi się wydaje, też namiuchy. Ale nie wiem, co ile kosztuje, po ile. Koledzy też z rana odchodzą. I starają się coś kupić okazyjnie. A takie pawieki, jak cenowo te pawieki? Jaka cena? To są nieczyste pawie. Ale gonki mają. A berlinek? Berlinek, proszę pana, 20 zł kosztuje. 20 zł krakusik? Słucham? Krakus? Krakus też 20. Tak. No, nie, będzie pan? Zasłowska ile? Nie, na krótkim dziobie, krótszy dziób. Oj, tak, przepraszam, można tak widzieć, to jest stroczka. Zasłowska ile kosztuje? 60 zł. 60 zł. No to prawie strzeliłem, nie? Dychę się pomyliłem. To żeby opuścić na szczęście, nie? Samiczka? Prawdopodobnie. Bo prawdopodobnie, to jest tegoroczne. A tegoroczne. Na krótkim dzióbku, bo na dłuższym to już jest całkowicie inna cena. Czekaj, pan zobaczył.
No nie. Ta samiczka kosztuje właśnie tutaj 60 zł, cena wieściowa, dyszkę tam pewnie do opuszczenia, kolega opuści, kolega tu ogląda z samego rana, kolega, też pogoda, nie pogoda jest, pogoda ma być. No. Tu mamy krymiaczki po ile? Po dwie dyszki za sztukę. Po dwie dyszki zapraszamy do zwolnienia. Po ile te pawiki? Po 30 zł takie pawiki mamy. Te karierki to po ile tutaj? Nie wiem, to kolegi. Poszedł już kolega. Mamy karierki, ale nie ma właściciela. Nie wiem, co to za para. Tu mamy garbacze. Mamy garbacze czeskie, tak podejrzewam, ale nie ma właściciela. Też ładne garbacze. Te żółte, czerwone to są wołżańskie widymki. Ten żółty, żółty, czerwone to są wołżańskie, ale nie wiem po ile to są. Wywrotki mamy tam czerwone. Ale nie ma właściciela. To są takie pawiki. Ile garbacze? A tu są tego pana, tutaj te, a tamto ja nie wiem. Garbacze. A gdzie garbacze? Sam. Kolega, te 300 za białe. Co pan pyta? Nie, pan się nie martwi. Tu mamy garbacze, to są czeskie czy pomorskie? Czeskie. Czeskie, parka? Tak. I po ile? 320 zł garbaczy. A te pawiki po ile mamy? Po stówce. Te pawiki po stówce, jest jakaś parka? Tak. Stówkę za sztukę, to pomówimy o te pawiki. Zapraszamy do dzwonienia do kolegi. Po stówce za sztukę te pawiki. A te motylki, proszę pana? 500 zł parka tych motylków warszawskich. To jest parka parzysta. Dnia 22 września 2024 roku, w niedzielę. W Jedlińsku odbędzie się pierwsza wystawa gołębi rasowych i drobiu. Powitać, panie. Co tam słychać? Będzie wiele nagród i atrakcji dla uczestników. W czasie wystawy organizatorzy będą kwestować na rzecz Stasia Dzielnickiego. Staś zmaga się z DMD. Ratunek wyceniony na 15 milionów. Bądźmy tam i pomagajmy. Tu są chyba bociany zamojskie do siebie, tak? Tak, tak. Bociany zamojskie. A te czerwone, przepraszam pana. Szaryki. Tu mamy te czerwone szaryki. Te czerwone są, te szaryki po ile? Szaryki 80 zł za parę. 80 zł za parkę. A zamojskie? Przepraszam jeszcze pana. Po 40. Po 40 zł mam też zamojskie tutaj. Bociany zamojskie, to są te siwe na ogonach. Otworzę sobie tak. Bociany zamojskie to są te siwe na białych ogonach. 40 zł za sztukę. A te czerwone to mamy szaryki. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w góry. Pozdrawiam wszystkich, hejka. I tu mamy motylki warszawskie, parka parzysta, 500 zł. 500 zł parka parzysta. Tu mamy takie zamojskie, zapraszamy do kolegi, by takie zamojskie. Ile parka tych zamojskich? Stówkę. Stówkę. Parka zamojskich. A te winierki, jak cenowo? Parka tych, za obydwa, tak? 220 zł. Za jednego 220, czyli za całą parę, a to jest nie jest para. Nie wiadomo, co to jest, bo to młode. Nie wiadomo, to młode. A za tamtego chyba 220 po lewo, tak? Obojętnie niektóre, czyli po 220 zł za sztukę.